zanim doszło do lutego 8-9, tak, no to była tytaniczna praca, że tak powiem, jednak z tym środowiskiem warszawskim, bo myśmy tu mieli kilka osób, które bardzo aktywnie z nami współpracowały, że wspomnę profesora Pawła Czartoryskiego, czy pana docenta Nowackiego, czy Andrzeja Smirnowa, czy innych, którzy do nas przyjeżdżali z różnego rodzaju, że tak powiem, relacjami, powiedział, z jakimś elementem edukacji, bo profesor Czartoryski był takim, bym powiedział, znawcą, bym powiedział, katolickiej nauki społecznej, tam wykładał różne rzeczy, a jednocześnie był tą osobą, która już przygotowywała, bym powiedział, okrągły stół, prawda? Bo w tych rozmowach też tam uczestniczył, był jednym z ekspertów, doradców Solidarności i pamiętam, że te przygotowania do okrągłego stołu trwały już gdzieś tam od końca roku poprzez te pierwsze dni 89 i myśmy jeździli do Warszawy na spotkania, pamiętam spotkania z Andrzejem Celińskim i właśnie z profesorem Czartoryskim, gdzie wyłanialiśmy tę grupę, która ostatecznie tam w tym okrągłym obradach okrągłego stołu miała uczestniczyć. Myśmy przygotowywali, ja byłem w takiej grupie, która przygotowywała tak zwany podstolik młodzieżowy, tak powiem, tak? No i tam gdzieś miałem w tym uczestniczyć. Ostatecznie w grupie osób, które w okrągłym stole, przy okrągłym stole siedziały, nie byłem. Gdzieś tam na ostatnim etapie, że tak powiem, tych prac Andrzej Celiński zdecydował się na niejakiego Jana Rokity. Tak? No miałem potem do nich trochę pretensje, że tak zrobili, ale w sumie wydaje mi się, że ja się chyba lepiej się sprawdził niż ewentualnie ja przy tym okrągłym stole. Tak? W każdym razie, kiedy pamiętam, po latach mu o tym mówiłem, to mówi, że on nic nie wiedział o tym, że tak się wydarzyło. No ale ja od profesora Czartoryskiego wiedziałem, że w tym okrągłym stole miałem tam uczestniczyć, aż zadecydował Andrzej Celiński, który ten podstolik przygotowywał i tak się stało. Natomiast oczywiście w kontekście tego wszystkiego, co się działo w skali kraju, były tutaj te nasze działania na naszym terenie i przygotowania do właściwie takiego pierwszego, jeszcze zdelegalizowanej Solidarności, prawda, zjazdu w Ustroniu. To było dla nas też bardzo ważny ten zjazd, tak, bo wtedy popatrzyliśmy też, jak oczywiście trzeba było wyłonić tych delegatów na ten zjazd, praktycznie w sposób taki, bym powiedział, dość niekonwencjonalny, prawda? Bo to byli w zasadzie przedstawiciele komisji strajkowych, że tak powiem, tych kopalń, które gdzieś tam uczestniczyły, ale oczywiście odbyły się jakieś tam prowizoryczne, bym powiedział, wybory tych delegatów. No i Jastrzębie w tym całym zjeździe było w zdecydowanej większości, prawda, bo tych osób z kopalni jastrzębskich było najwięcej, tam zresztą ten strajk miał najszerszą jakby skalę, prawda, bo tych kopalń uczestniczących w strajku było zdecydowanie więcej. U nas właśnie strajkowały tylko dwie kopalnie, tak, Antaluzja i kopalnia, no wtedy Lenin, jeszcze no Wesoła dzisiaj, prawda, ale pamiętam kolegów właśnie z kopalni Lenin, że oni też tam gdzieś przyłożyli te swoje, że tak powiem, ręce do tych strajków wtedy i gdzieś tam byli reprezentowani na tym zjeździe właśnie regionu w 89 roku w Ustroniu. No to był dość specyficzny zjazd, tak? Wtedy no, liderem Jastrzębia oczywiście był Alojzy Pieczyk, prawda, i on został wybrany na poziomie przewodniczącego, ale myśmy mocno, że tak powiem, wspierali już wtedy Mariana Krzaklewskiego, który w tym zjeździe też uczestniczył i stanowiliśmy jakby taką wewnętrzną, nazwijmy troszeczkę, opozycję, tak. Był tam oczywiście też Kazio Świtoń, był Tadek Jedynak, także no, byli w zasadzie wszyscy ci, którzy gdzieś tam w tej działalności podziemnej, solidarnościowej uczestniczyli. Adam Giera, prawda, reprezentujący tam, powiedzmy, ZGH Bolesław, inni koledzy. Także ten zjazd był bardzo ważny, on pozwolił się ukonstytuować tej tymczasowej komisji regionalnej, prawda, Solidarności. No i już później uczestniczyć w taki, bym powiedział, już reprezentatywny sposób w tych działaniach struktur krajowych, tak, bo
jak Państwo pamiętacie, strajki w Jastrzębiu zakończyły się praktycznie rzecz biorąc dopiero po przyjeździe Wałęsy, prawda, na kopalnię Manifest i po całej tej akcji, dopiero strajki się zakończyły i one też się zakończyły pewnymi obietnicami ze strony Wałęsy, tak, co do jakby udziału, uczestnictwa działaczy struktur tutaj regionalnych w tych władzach krajowych związku. No i przygotowaniach oczywiście do Okrągłego Stołu, bo wiadomo, że rola później samego Pietrzyka przy Okrągłym Stole była bardzo istotna, była ważna, że tak powiem. No, on tam był jednym z tych, powiedział, ludzi, którzy stali na czele strajku tego 88 roku i w sposób, że tak powiem, no, jednak mających, wywijających duży wpływ na te ustalenia okrągłostołowe. Prat był oczywiście w tym podstolniku do spraw górnictwa, więc też w jakiś sposób byliśmy jako piekary, jako Andaluzja reprezentowani w tych rozmowach, w tych działaniach wtedy. Natomiast sam zjazd no, pokazał mniej więcej, jakie są proporcje, prawda, w tej Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej na tamten moment, tak. Było Jastrzębie, piekary i jakaś tam kilku czy kilkunastu działaczy z różnych miejsc, że tak powiem, na Śląsku, gdzie się tliła ta Solidarność, jak w Tromskich Górach, prawda, Bytomiu, czy tutaj w Orkuszu, w paru innych jeszcze miejscach. I tamci ludzie też stamtąd gdzieś w trakcie tego zjazdu uczestniczyli, ale byliśmy w takiej proporcji mniej więcej 1/4 do 3/4, jeżeli chodzi o Jastrzębie. No i ten zjazd był ważny, bo wtedy oczywiście już po tym zjeździe relegalizacja Solidarności, jak wiemy, kwiecień 89 to było już, że tak powiem, no, oficjalne wystąpienia związku o relegalizację. Wiem, że był tam wtedy spór, prawda, czy to ma być ponowna legalizacja, czy relegalizacja. Władza nie chciała się zgodzić na relegalizację i odtworzenie, jak gdyby Solidarność miała powstać nowy jakby związek, a myśmy oczywiście uparcie dążyli w żaden sposób, tak, ciągłość jest tu zachowana i uważamy, że to jest ten sam związek, mimo represji, mimo stanu wojennego, mimo tego wszystkiego, co nam władza zgotowała, udało nam się przetrwać, tak, i to był związek o tej samej, bym powiedział, tożsamości, chociaż już wtedy na pewno inny, mający inne oblicze.